Na początku dzisiejszego odcinka nie pojawia się intro. Zacznę od apelu do słuchaczy. Otóż w internecie pojawiła się informacja o tym, że Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, a konkretnie Wydział do Spraw Przestępstw Niewykrytych, czyli Archiwum X, poszukuje pedofila, który wykorzystał seksualnie dwie nastolatki w Antoninie w powiecie ostrowskim. Zdarzenie miało miejsce w 2009 roku, ale dopiero teraz, gdy do sprawy włączyło się Archiwum X, postanowiono opublikować nagranie, w którym usłyszeć można głos zwyrodnialca. Nastolatki, będąc na spacerze w lesie, weszły do znajdującego się w nim bunkra. Chwilę potem do środka wszedł za nimi zamaskowany nagi mężczyzna. Na twarzy miał założone slipy, dlatego dziewczęta nie potrafiły opisać jego wyglądu. Ponadto wewnątrz panowała ciemność, stąd też nie posiadamy żadnego opisu wyglądu tego człowieka. Nastolatki zostały przez mężczyznę wykorzystane seksualnie. Jedna z dziewcząt, korzystając z nieuwagi mężczyzny, zadzwoniła pod numer alarmowy i dzięki temu głos napastnika został nagrany. Policjanci zabezpieczyli na miejscu napaści materiał genetyczny sprawcy i okazało się, że jest on zgodny z profilem człowieka, który dopuścił się przestępstwa seksualnego w Anglii, w mieście Southampton w 2005 roku. Dodam, że do napaści na dziewczynki w Antoninie doszło wiosną 2009 roku. Niestety, mimo że sprawca dokonał co najmniej dwukrotnie napaści na tle seksualnym, do dnia dzisiejszego nie został odnaleziony. Być może ktoś z moich słuchaczy skojarzy głos tego mężczyzny. Bardzo istotne jest to, że człowiek ten z całą pewnością przebywał w 2005 roku w Anglii, natomiast musi mieć również jakieś powiązania z okolicami Antonina. Być może mieszka w pobliżu, ma w Antoninie rodzinę lub znajomy. Za chwilę usłyszycie nagranie. Człowiek ten posługuje się wulgarnym słownictwem i z pewnością nagranie to nie jest szczególnie przyjemne do słuchania, jednak w grę wchodzi ustalenie tego, kim jest przestępca, który zaatakował nastolatki. Musimy pamiętać, że taka osoba może dopuścić się podobnego czynu ponownie. Proszę również zwrócić uwagę nie tylko na sam dźwięk głosu, ale również na akcent, jakim posługuje się pedofil. O zgodę na wykorzystanie tego nagrania poprosiłam funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu bardzo proszę Was o wysłuchanie tego materiału, natomiast historia Elżbiety Kaczanowskiej zostanie przedstawiona bezpośrednio po zakończeniu tego nagrania. Numer rozmowy 112. Rozmowa jest w rejestrze. Nie. Pociągaj, zostawiam. Papierosy pan po kolei, bo nie mam czasu. Nie, dopuści. Wierzę do 5. Po kolei wierzę telefony. Odciągaj. Zostawię, odciągnie pan i jadę. Nie pieszo. Odciągaj pieszo. A czym nie pieszo, wiem do buzi. Nie dawaj rękę, żeby nie uciekła. Nie, ty pieszo powiedział. A czym, papierosy polisz? To czy nie? Wybieraj tak, które pieszo, mam ostatnie minuty. Co mi mówisz? Ciągle tak, czy nie? No, wy do buzi bierz. Nie, nie, co? A czym, daj. Do buzi. Do buzi powiedziałem. Powiedziałem do buzi. Yes. 27 stycznia 1987 roku 17-letnia Elżbieta Kaczanowska żegna się ze swoimi rodzicami, którzy właśnie wyjeżdżają na wczasy. Jest ciepło i przyjemnie. Państwo kaczanowscy mają zamiar spędzić dwutygodniowy urlop nad morzem. Na co dzień mieszkają w Warszawie. Mają do pokonania ponad 300 kilometrów, dlatego przed nimi
długa i ciężka podróż, bo przypomnę, stan dróg pozostawiał wtedy wiele do życzenia. Elżbieta zostaje w mieszkaniu w bloku przy ulicy Magiera 25A. W tym samym mieszkaniu przebywa również jej starsza siostra Katarzyna oraz półtoraroczne dziecko Katarzyny. Ela to dziewczyna radosna i energiczna, lubiąca bawić się w towarzystwie swoich znajomych, często zagląda na dyskoteki znajdujące się na terenie stolicy. Przy okazji takich wyjść zazwyczaj poznaje również nowe osoby, ponieważ jest otwarta i towarzyska. Eli zdarzało się pić alkohol na imprezach, ale jej znajomi zapewniają, że były to bardzo symboliczne ilości alkoholu. Może jedna, może dwie lampki wina. Nikt nie przypomina sobie, by nastolatka wracała kiedykolwiek do domu pijana. Ela w tym czasie jest w związku z niejakim Grzegorzem. Chłopak Eli odbywał wówczas zastępczą służbę wojskową, co oznacza, że nie był skoszarowany, nie przebywał fizycznie w żadnej jednostce wojskowej, tylko zamiast służby należał do milicyjnego klubu sportowego Gwardia Warszawa. Kilka godzin po wyjeździe rodziców Elżbieta zaczyna przygotowywać się do wyjścia i jest umówiona ze swoją koleżanką Dorotą. Nastolatki planują udać się na dyskotekę, są stałymi bywalczyniami pobliskich lokali rozrywkowych i tym razem decydują się odwiedzić restaurację Radek. W latach 80. był to lokal, w którym mieściła się zarówno restauracja, jak i dyskoteka. Budynek ten istnieje do dziś i obecnie znajduje się w nim sklep spożywczy. Lokal usytuowany jest przy ulicy Żeromskiego 27 w Warszawie, zaledwie 600 metrów od bloku, w którym mieszkała Elżbieta. 27 czerwca to jeden z najdłuższych dni w roku, dlatego kiedy dziewczęta docierają do klubu około godziny 21, na zewnątrz wciąż jest jeszcze jasno. Ela i Dorota wchodzą do lokalu. W klubie doskonale się bawią, tańczą, rozmawiają ze znajomymi. Dziewczęta bawią się w lokalu głównie z Grzegorzem, chłopakiem Elżbiety, oraz Piotrem, który jest DJ-em. W pewnym momencie Ela dostrzega wśród tłumu znajomą twarz. Jest to młody, około 20-25-letni mężczyzna. Dorota zapamiętuje go jako szczupłego mężczyznę z drobnym wąsikiem, a pod jego okiem znajdują się kropki. Prawdopodobnie jest to tatuaż więzienny. I pan Bartłomiej Mostek, autor wielu artykułów na temat Elżbiety, uważa, że symbol ten może oznaczać, że mężczyzna z klubu jest sutenerem. Koleżanka Eli wspomina, że mężczyzna ten bardzo im się przyglądał, użyła wręcz zwrotu, że pożerał je wzrokiem. Według niektórych doniesień prasowych Dorota opuszcza dyskotekę około godziny 22, inne źródła określają porę wyjścia na godzinę 23. Natomiast godzinę lub dwie później również Elżbieta wychodzi z lokalu i czyni to w towarzystwie wspomnianego wcześniej młodego mężczyzny. Następnego dnia do mieszkania Eli przychodzą jej koleżanka Dorota oraz jej chłopak Grzegorz, ale dowiadują się tylko, że Ela nie wróciła do domu z dyskoteki. W poniedziałek 29 czerwca 1987 roku ciocia Elżbiety zgłasza zaginięcie siostrzenicy milicji, podaje jej rysopis, mówi, że nastolatka brała udział w dyskotece, z której nie wróciła. Mniej więcej w tym samym czasie na komisariacie pojawia się pewien mężczyzna. Mówi, że w czasie prac budowlanych u zbiegu ulic Wulczyńskiej i Rejmonta pracownicy znaleźli nagie zwłoki młodej kobiety. Oględziny miejsca odnalezienia zwłok pozwalają stwierdzić, że ciało zostało w to miejsce podrzucone. Milicjanci nie mają również wątpliwości, że młoda kobieta została zamordowana. Pozostaje ustalić przyczynę zgonu i odnaleźć sprawcę zabójstwa. Z tym pierwszym, bez większego problemu,
radzą sobie lekarze z Zakładu Medycyny Sądowej, którzy bez cienia wątpliwości określają, że kobieta została uduszona. Trudniej będzie natomiast ustalić sprawcę zbrodni. Nie ma również wątpliwości co do tożsamości kobiety, mimo iż przy ciele nie znaleziono żadnych dokumentów. Milicjanci bardzo szybko łączą sprawę zgłoszenia zaginięcia młodej kobiety ze zwłokami odnalezionymi w Warszawie i szybko okazuje się, że jest to 17-letnia Elżbieta Kaczanowska, która zostaje rozpoznana przez swoich bliskich. Kiedy na miejscu odnalezienia zwłok pojawili się milicjanci oraz przewodnik z psem tropiącym, rozpoczęły się działania zmierzające do ustalenia tożsamości zabójcy. Na pierwszy rzut oka widać, że kobieta została brutalnie pobita. Na jej szyi znaleziono ślady świadczące o tym, że mogło dojść do uduszenia. Według artykułu pana Bartłomieja Mostka, który badał sprawę i analizował akta, w pobliżu miejsca odkrycia zwłok znaleziono dwa białe guziki, plastikowy krawat, na którym odkryto ślady krwi, klipsy, a także dwa łańcuszki. Rodzina rozpoznała również, że niektóre z tych przedmiotów, to znaczy klipsy oraz łańcuszki, to przedmioty należące do Elżbiety. Przy zwłokach nie było jej ubrań ani kluczy. Pies tropiący zaprowadził milicjantów kilkadziesiąt metrów dalej, gdzie znaleziono puste butelki po wódce, kubek, a także pustą paczkę po papierosach radomskich. Pies następnie prowadzi milicjantów na pobliski przystanek tramwajowy i tam trop się urywa. Milicjantom udało się ustalić, kim byli mężczyźni, którzy spożywali alkohol w okolicy odnalezienia zwłok Elżbiety i z ustaleń milicji wynika, że mężczyźni pili alkohol na budowie ponad dobę po zbrodni, jednak jak twierdzą, wówczas tego ciała tam nie było. I dowodzi to jednoznacznie, że ciało Elżbiety musiało znajdować się w zupełnie innym miejscu przez kilkadziesiąt godzin po zbrodni, a następnie zostało podrzucone przez sprawcę bądź też sprawców w miejsce jego odnalezienia. Tamtej nocy, kiedy mężczyźni spożywali alkohol, widzieli na terenie budowy jakiegoś młodego mężczyznę, ale ponieważ było ciemno, nie byli w stanie go dokładnie opisać. Według nich mógł on mieć około 18-20 lat i mniej więcej 1,70 m wzrostu. Profiler z Centrum Psychologii Kryminalnej, pan Łukasz Wroński, nie ma wątpliwości, że sprawca musiał znać okolice miejsca porzucenia zwłok. Zakładał również, że sprawca czuł się tam bezpiecznie, był na znanym sobie terenie, a ciało nie było transportowane na bardzo dużą odległość. Zapis z sekcji zwłok wskazuje, że przyczyną śmierci Elżbiety było uduszenie. Doszło do pęknięcia błony dziewiczej, ale patolog nie był w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy doszło do gwałtu. Tym bardziej, że w narządach rodnych nie stwierdzono śladu nasienia, nie było też charakterystycznych dla gwałtu obrażeń. Dziewczyna miała natomiast złamany nos i różnego rodzaju rany zadane tępym przedmiotem, być może pięścią. Miała również zadrapania i otarcia na skórka. W momencie śmierci dziewczyna leżała na brzuchu, a sprawca dusił ją leżąc na niej. Autor artykułu uważa, że jest to sposób ataku stosowany w różnego rodzaju sportach walki. Badanie krwi Elżbiety wykazało, że dziewczyna była pod wpływem alkoholu i miała we krwi 1,1 promila alkoholu. Mężczyźni docierają do znajomych Elżbiety i na podstawie ich zeznań powstaje portret pamięciowy mężczyzny, którego Elżbieta miała przedstawić Dorocie w czasie dyskoteki, tak jak zeznała Dorota. Mężczyzna z portretu pamięciowego posiada wytatuowane kropki pod oczami. Według ustaleń redaktora Mostka symbolika ta może wskazywać na to, że opisany przez Dorotę K. mężczyzna mógł trudnić się sutenerstwem. Siostra Elżbiety uważa, że nastolatka z pewnością nie zadawałaby się z taką osobą. Czy zatem oznacza to, że Elżbieta nie wiedziała, czym zajmuje się jej znajomy? Czy jednak świadkowie wymyślili tę postać, by chronić prawdziwego sprawcę?
a być może sprawców. Jedną z pierwszych osób, które milicja przesłuchała na okoliczność śmierci Elżbiety, była szatniarka z klubu, w którym bawiła się dziewczyna. Kobieta przypomina sobie, że Elżbieta wychodziła z lokalu około pół godziny po północy, około w pół do pierwszej. Wychodząc, kupiła paczkę papierosów Karo. Dziewczyna miała być wówczas w towarzystwie młodego mężczyzny w wieku około 20-25 lat, niezbyt wysokiego, około 1,65-1,70 m wzrostu. Według kobiety Kaczanowska była wówczas trzeźwa. Inni uczestnicy dyskoteki również zapamiętali chłopaka i ich zeznania nieznacznie różniły się co do pewnych drobnych szczegółów dotyczących wyglądu mężczyzny, ale nie ma wątpliwości, że Elżbieta bawiła się z tym chłopakiem, a następnie z nim wyszła. Niektórzy twierdzą nawet, że przytulała się z nim i całowała. Gdzie wówczas był jej chłopak? Czy nie przeszkadzało mu to, że Elżbieta bawi się z innym chłopakiem? Otóż według świadków miał on cały czas przebywać na sali, gdzie bawiła się jego dziewczyna. Kiedy tańczyła z tym nieznajomym, jej chłopak z nikim nie tańczył. Twierdził, że nie mógł się bawić z uwagi na uraz, którego nabawił się w czasie treningu, ale pomagał też bramkarzowi zachować porządek w klubie. Grzegorz zeznał, że nie wiedział o tym, że jego dziewczyna wyszła z dyskoteki z innym mężczyzną i miał dowiedzieć się o tym po fakcie. Według artykułu pana Bartłomieja Mostka, Grzegorz był przesłuchiwany kilkukrotnie i za każdym razem zmieniał swoje zeznania w tej kwestii. Dzięki zeznaniom świadków udało się ustalić, że chłopakiem, z którym wyszła Elżbieta, był Artur S. Świadkami, którzy wskazali Artura właśnie jako człowieka, z którym Elżbieta się bawiła, był chłopak Eli, Grzegorz oraz właściciel dyskoteki. Informacją o tym, że to Artur S. był mężczyzną, z którym Elżbieta wyszła tamtej nocy z dyskoteki, zaprzeczała szatniarka, która znała Artura osobiście i twierdziła z całą stanowczością, że to nie on był chłopakiem, z którym wyszła Elżbieta. Artur przyznał się natomiast, że w przeszłości odbył stosunek seksualny z Elżbietą, ale na pewno nie w tej nocy, w której doszło do zabójstwa. Jednak sekcja zwłok wykazała, że do nocy swojej śmierci Elżbieta była dziewicą. Sam Artur określał Elżbietę jako dziewczynę ze złamanym nosem. I owszem, Elżbieta miała złamany nos, ale został jej on złamany w dniu śmierci. I z ogromnym prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością możemy stwierdzić, że nos został jej złamany przez sprawcę, przez zabójcę. Dorota, koleżanka Elżbiety, zeznała natomiast, że Ela wyszła z dyskoteki z mężczyzną z wytatuowanymi kropkami. Twierdziła, że nie znała jego personaliów, ale opisała jego wygląd. Portret pamięciowy na podstawie jej zeznań widoczny jest na ekranie. Dorota twierdziła, że to z tym mężczyzną Elżbieta opuściła lokal. Tyle tylko, że Dorota wyszła z dyskoteki co najmniej godzinę, a może nawet 2 godziny wcześniej niż Elżbieta, więc nie mogła wiedzieć, z kim dziewczyna opuściła lokal. Dziś już niestety nie zadamy jej żadnego pytania, ponieważ kobieta nie żyje. Rodzina Elżbiety na jednym ze zdjęć z pogrzebu córki zauważyła mężczyznę łudząco przypominającego człowieka z portretu pamięciowego. Na zdjęciu nie widać jednak tatuażu, o którym wspomniała nieżyjąca już dziś Dorota. Kiedy Dorocie pokazano zdjęcie z pogrzebu, powiedziała, że jest pewna, że jest to ten sam człowiek, z którym bawiła się Elżbieta. Milicjanci docierają do chłopaka z pogrzebu, ustalają, że jest to student Dariusz G., który twierdził, że w ogóle nie znał Elżbiety, a na jej pogrzebie pojawił się na prośbę Doroty. Dodał również, że jest byłym chłopakiem Doroty. Skonfrontowana z tymi słowami dziewczyna odmawia składania dalszych zeznań. 18 maja 1988 roku śledztwo w tej sprawie zostaje umorzone. Przez kolejnych 15 lat w sprawie nie ma żadnych nowych informacji, a przynajmniej nie ma jakichś przełomowych ustaleń, które przybliżyłyby śledczych do rozwiązania sprawy zabójstwa Elżbiety Kaczanowskiej z Warszawy.
Jednak w czerwcu 2003 roku do mamy Elżbiety Kaczanowskiej dzwoni mężczyzna, który twierdzi, że wie, kto jest zabójcą Eli i w związku z tym chce otrzymać nagrodę. Jako sprawcę wskazuje mężczyznę, którego określa mianem nieobliczalnego i twierdzi, że się go boi. Podaje jednak jego imię i nazwisko, a także dokładny adres zamieszkania tego człowieka. Dodaje, że w zbrodni brało udział jeszcze dwóch innych mężczyzn. Milicji udaje się zidentyfikować dzwoniącego. Był nim 57-letni mężczyzna, Marek W. Według matki Marka nie może on być wiarygodny, ponieważ choruje na schizofrenię. Z taką oceną nie zgadza się pani Katarzyna, siostra Elżbiety, która jest przekonana, że schizofrenia nie wyklucza z możliwości bycia wiarygodnym świadkiem. Mężczyzna, wskazany przez Marka W. jako główny sprawca, okazuje się być byłym zomowcem marzącym o karierze w policji. Jednak nie został on przyjęty do służby, co miało w nim wywołać ogromną frustrację. Według zeznań Marka W. w zbrodni mężczyźnie pomagali dwaj koledzy, z których jeden już dziś nie żyje. Przed kilkoma laty sprawą zabójstwa Elżbiety zajęli się funkcjonariusze z mazowieckiego Archiwum X. Ale jeśli wierzyć doniesieniom medialnym, kiedy policjanci udali się do magazynu dowodów rzeczowych, okazało się, że dowodów pod wskazaną sygnaturą nie ma. Wśród dowodów było m.in. szkiełko z wymazem z pochwy Elżbiety i być może w tym wymazie można byłoby dziś odnaleźć DNA sprawcy. Jednak to szkiełko zaginęło. Rozwiązanie tej sprawy może więc okazać się bardzo trudne z uwagi na zaginione dowody. Miejmy jednak nadzieję, że mimo wszystko tę sprawę uda się rozwiązać, a sprawców zbrodni dosięgnie sprawiedliwość. Zgodnie z nową ustawą, na rozwiązanie tej sprawy policja ma jeszcze 5 lat. To dużo i niedużo jednocześnie. Trzeba przeczytać akta, przeanalizować je, postawić hipotezy, zweryfikować dotychczasowe ustalenia. Niektórzy świadkowie już nie żyją. Część dowodów zaginęła, jeśli nie wszystkie. Liczmy jednak na pamięć świadków, którzy być może po latach zechcą się ujawnić i opowiedzieć o tym, co pamiętają z tamtej czerwcowej nocy 1987 roku. I to wszystko w tej sprawie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie historii Elżbiety Kaczanowskiej. Pamiętajcie o nagraniu nadesłanym przez wielkopolską policję. Wysłuchajcie go. Jeśli macie taką możliwość, pokażcie to nagranie również swoim znajomym, swoim bliskim. Być może ktoś rozpozna głos z nagrania. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Zostawcie też łapkę w górę, a jeżeli macie taką możliwość i ochotę, wesprzyjcie mnie proszę na Patronite. Pamiętajcie również o moich mediach społecznościowych, o Facebooku, o Instagramie. Pamiętajcie, że odcinki możecie również odsłuchiwać na Spotify i innych platformach podcastowych. A tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!